Są podcasty, które mimo tego, że wydają się być ciekawe, niestety nie jestem w stanie ich słuchać. Dlaczego? Ponieważ autor podcastów, osoba, która, osoby, które publikują te audycje, po prostu nie udostępniają opcji do subskrypcji. I wygląda to tak, jakby podcasty były tylko i wyłącznie dla wtajemniczonych. Cześć, jestem Krystian i witam cię serdecznie na stronie Jak Zrobić Podcast. Czwarty, ostatni dzień naszego małego cyklu, strona www dla podcastera, to opcje udostępniania i subskrypcji. Są podcasty, jak już powiedziałem na wstępie, których po prostu nie jestem w stanie słuchać. Jest przynajmniej kilka polskich podcastów i znalazłem kilkanaście podcastów anglojęzycznych, których bardzo bym chciał posłuchać. Ale niestety, ja nie słucham podcastów na komputerze. Ja słucham podcastów na, tel na telefonie. Więc jeżeli wejdę na stronę internetową takiego podcastu i nie ma ani jednego linku do subskrypcji, ani jednego linku przekierowującego do chociażby któregokolwiek z katalogów, czy też do którejkolwiek z aplikacji do słuchania podcastów, no to po prostu takiego podcastu słuchać nie mogę. Mogę wejść na stronę, za każdym razem pobrać plik mp3, który przechowam sobie na telefonie. No, ale nie jest to wygodny sposób słuchania podcastów. Nie jest to to, co powinno być. Dlatego dzisiaj zajmiemy się udostępnianiem i subskrypcją. I wbrew pozorom, wystarczy odrobina dobrej chęci, żeby nasi słuchacze mogli do naszych audycji dotrzeć. Zobaczmy, jak to działa. Pokażę Wam na przykładzie strony z podcastem, co się czyta. Jest to jedno, jedna z moich audycji. Ym, zaraz pod banerem głównym, pod tą główną taką grafiką, mam przygotowane dwa guziki. Jeden z nich służy do subskrypcji mojego podcastu na Androidzie, drugi na iPhone'ie, czyli użytkownikom telefonów, zarówno systemem Android niekorzystających bez, bezpośrednio z iTunesa, jak i tym, które właśnie korzystają z iTunesa, nie korzystają z niczego innego, już na początku udostępniam opcję subskrypcji. Oczywiście jest też player do odtworzenia podcastu na stronie internetowej. Pod spodem na dole strony umieściłem również linki do najważniejszych aplikacji i są to linki bezpośrednio do tego konkretnego podcastu na stronach internetowych aplikacji. W przypadku tych aplikacji, akurat Spreaker'a, Player FM, Stitchera i tak dalej, zostajemy przekierowani do konkretnej audycji i na stronie internetowej nasz słuchacz może kliknąć opcję subskrypcji i w tym momencie w jego telefonie od razu się ta audycja pojawi. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ na stronie z nagraniami, z właściwie wszystkimi nagraniami, jakie do tej pory zostały opublikowane, po prawej stronie również są opcje subskrypcji i te elementy tutaj, cały ten duży pasek, to jest element obsługiwany przez wtyczkę PowerPress firmy Blabry. Wtyczka, o której mówiłem wczoraj, jest tam taki dosyć wygodny, fajny widżet, który po prostu wrzucamy na stronę i na podstawie danych, które wcześniej przygotowaliśmy, on już jest właściwie gotowy do, do, do użycia. Nie musimy tutaj osobno, specjalnie przy tym widżecie niczego konfigurować, nie musimy przy tym grzebać. I tutaj również na widget prowadzi do wszystkich najważniejszych, najpopularniejszych miejsc, czyli jest możliwość również subskrypcji na iPhoneach. Na urządzeniach z Androidem jest przekierowanie do Stitchera i do y, TuneIn, ponieważ akurat te linki ta wtyczka umożliwia. Jest oczywiście kanał RSS, jak mogło być inaczej, nie może zabraknąć samego kanału RSS. I dodatkowo jest jeszcze opcja subskrypcji przez e-mail. Działa to w ten sposób, że y, to jest również opcja obsługiwana przez Blabry. Działa to w ten sposób, że gdy pojawi się kolejny odcinek podcastu. Osoba, która subskrybuje ten podcast przez e-mail, dostaje maila z konkretnym linkiem do konkretnego odcinka. No i oczywiście link do pozostałych opcji, jeżeli takie opcje są ustawione. Jeżeli mamy dodatkowo jeszcze przygotowane jakieś linki, to możemy wszystkie je umieścić razem na jednej stronie i wszystkie te informacje również naszym słuchaczom przygotować. Oprócz tego, dodatkowo jeszcze przy każdym nagraniu, Oprócz oczywiście odtwarzacza na stronę internetową, który umożliwi odtworzenie podcastu tutaj podczas przeglądania strony, również na końcu umieściłem kilka linków do najważniejszych programów. To są cały czas te same linki, one się powtarzają na wielu stronach, ale dzięki temu mam stuprocentową pewność, że w każdym możliwym miejscu na mojej stronie internetowej słuchacz, który zechce subskrybować mój podcast, ma to maksymalnie ułatwione. Na każdej możliwej stronie są opcje subskrypcji na Androidzie, na iPhoneie, w kilku wybranych programach. Oprócz tego przygotowałem specjalny artykuł, właśnie ten, który przed chwilą wam pokazywałem. Specjalny artykuł z informacjami o tym, w jaki sposób ten podcast można subskrybować, gdzie go można znaleźć. Są tu wyjaśnione mm, wszystkie te obrazki, wszystkie te linki, które na poprzednich scenach były wymienione. I mimo tego, że chwilami może się wydawać, że tych opcji jest za dużo, to tak jak wspomniałem, mam dzięki temu 100% pewność, że w dowolnym miejscu mojej strony, w momencie, gdy mój potencjalny nowy słuchacz zechce wysłuchać, zechce subskrybować mój, mojo, moją audycję, ma taką możliwość. Ma przynajmniej kilka możliwości, przynajmniej w kilku najpopularniejszych programach, najpopularniejszych systemach, może po prostu z pomocą jednego kliknięcia Subskrybować kanał RSS. Są podcasty, które nie mają żadnego linku. Nie ma możliwości subskrybowania na telefonach. Nie ma możliwości właściwie zrobienia niczego poza tym, że możemy posłuchać podcastu na stronie internetowej. Natomiast mało kto tak naprawdę słucha podcastów na stronach internetowych. To jest poniżej 1 trzeciej użytkowników. W przypadku tego konkretnego podcastu akurat jest jeszcze mniej. Zdecydowana większość osób słucha podcastów na urządzeniach mobilnych. I w momencie, jeżeli podcaster nie umożliwi słuchaczom wysłuchania podcastów na urządzeniach mobilnych, no to po prostu słuchacze tego podcastu słuchać nie będą, bo nie będzie możliwości, żeby do niego dotrzeć. Takich podcastów niestety jest kilka. Niestety takie podcasty również na swoich stronach internetowych publikują osoby. Uważający się za specjalistów od marketingu, od budowania marki, od promocji i od tego, żeby zaistnieć w internecie, a niestety te osoby same nie robią nic, żeby w ten sposób zaistnieć. Ten dodatek, który Wam przed chwilą pokazywałem, ten widget, zaraz pokażę go jeszcze raz, ten, który jest tutaj po prawej stronie, te opcje subskrypcji. To jest widget, który możemy ustawić na naszej stronie internetowej. O ile korzystamy oczywiście z pluginu Blabry PowerPress, możemy ustawić na naszej stronie internetowej w kilkanaście sekund. Dokładnie tyle potrzeba, żeby umożliwić naszym słuchaczom subskrypcję naszego podcastu. Przy promocji swojej strony internetowej, przy udostępnianiu swojego podcastu, nie zapomnijcie o tej najważniejszej rzeczy, czyli właśnie o tym, żeby potencjalni słuchacze mieli do tych nagrań. Jakikolwiek dostęp. Mam nadzieję, że ten krótki czteroodcinkowy cykl wyjaśnił Ci chociaż kilka najważniejszych kwestii związanych z przygotowaniem strony internetowej dla podcastu. Jeżeli cały czas masz wątpliwości, jeżeli nie chcesz, nie możesz albo nie czujesz się cały czas jeszcze na siłach, żeby samodzielnie przygotować taką stronę internetową, oczywiście możesz się ze mną skontaktować. Na stronie jak zrobić podcast.pl, ukośnik Kontakt, znajdziesz wszystkie. Najważniejsze informacje kontaktowe. Możesz również nagrać mi wiadomość głosową. Możesz skontaktować się ze mną na Facebooku. Na stronie, na dole po prawej stronie, jest odpowiedni link. A teraz idź i nagraj coś fantastycznego, i nie zapomnij udostępnić tego swoim słuchaczom. Do zobaczenia w kolejnym filmie.